Ełku. Jestem dumny z tego, że tak wielu Ełczan powraca. Oczywiście problemem każdego miasta średniego, czy to będzie Giżycko, Ełk, Suwałki, Białystok nawet, jest odpływ ludzi, którzy szukają nowego miejsca kształcenia, większych możliwości, ale zauważamy powrót mieszkańców Ełku, zauważamy wzrost liczby mieszkańców Ełku, spadek bezrobocia i fakt, że nasze miasto ma dobrą opinię jako tego, które dobrze się żyje. Dziękuję swoim współpracownikom, mojemu zastępcy, skarbnikowi, sekretarzowi za te wszystkie działania, które wprowadziłem. Dziękuję Państwu za relacjonowanie naszych działań. Nie uniknęliśmy błędów, nie uniknęliśmy trudności. Jak Państwo wiecie, brakuje nam przestrzeni do rozwoju i to jest kierunek na najbliższe lata. Kierunkiem rozwoju to jest także zwiększenie mobilności transportowej w naszym mieście, bo jak wiecie, zakupujemy nowe autobusy w tej kadencji, tych autobusów, może nie nowych, ale używanych było zakupionych ponad 15. To są także problemy związane, dla innych to nie byłby problem, ale mówimy tutaj w kategoriach wyzwania. Wyzwaniem jest dla nas zwiększająca się liczba mieszkańców, stąd kolejne działania, które chcemy realizować. Tak jak powiedziałem, nie uniknąłem błędów, za te wszystkie niedoskonałości przepraszam, jestem tylko człowiekiem, ale one są także dla mnie nauką do tego, żeby wyznaczać kolejne kierunki działania. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to spróbuję.